tradycją Gunfight Exclusive Night jest to, że do ringu wychodzą również panie wojowniczki. Nie inaczej jest i tym razem. Czas na trzecie starcie w karcie głównej. Walka na zasadach K1, kategoria 54 kg. Czas poznać pierwszą z wojowniczek. In the blue corner, beautiful lady from Forfeit Gdańsk. She's 157 centimeters tall. She weighs 52 kilograms. K1 Rules Polish Champion, Monika Porażyńska! Conga, no, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Podczas wczorajszej ceremonii ważenia wniosła na wagę 52 kg i 500 gram. Powitajmy ją jeszcze raz gorąco w ringu. Monika Porażyńska! A do narożnika czerwonego zapraszamy. K1 Rules Junior Vice Champion. She's 166 centimeters tall. She weighs 53 kilograms with 3 wins and no assists. Ladies and gentlemen, from Gym Fight Wrocław, Patrycja Krawczyk! Patrycja Krawczyk uzyskała wczoraj na ważeniu 53 kg i 300 gramy. Patrycja Krawczyk. Patrycja Krawczyk zdecydowanie młodsza od swojej rywalki, ale to ona wygrała tę jedną walkę, którą do tej pory toczyły między sobą na mistrzostwach polskich. Na jeden czas na rewanż. Zdecydowana przewaga warunków fizycznych na korzyść Patrycji Krawczyk. Walka w formule K1, a więc tutaj już ten zasięg ręki, zasięg nogi, a będzie miała znaczenie. Zobaczymy, jak poradzi sobie z gabarytem swojej przeciwniczki Monika Porażyńska. Panie już w klatko ringu FN, a więc odpalamy. Oby widowiskowo. First round. Rundy trzyminutowe. Czy będą trzy rundy? O tym przekonamy się już za chwilę. Patrycja Krawczyk
podopieczna trenera w tej chwili Rafała Petertila z czerwonego narożnika, a więc te czerwone obijacze na rękawicach i teraz akcja iście tajska w wykonaniu zawodniczki z Wrocławia. Bardzo mocne kopnięcia dziewczyny, która pochodzi z Głogowa, w tej chwili trenuje we Wrocławiu. Tak, tylko musi uważać przy tym niskim kopnięciu Patrycja Krawczyk, bo opuszcza niebezpiecznie nisko lewą rękę i poluje właśnie tym prawym sierpowym. Zresztą bardzo, bardzo dobrze Monika Porażyńska. Troszeczkę jednak musi dystansować się przez odchylenie ciała przy tym niskim kopnięciu Krawczyk, bo może za chwilkę zapłacić za to naprawdę porządną bombę od Porażyńskiej. Ale z drugiej strony bardzo trudno znaleźć zawodnika, który chroniłby głowę przy kopnięciach. Mają to Państwo okazję obejrzeć się, nawet oglądając najlepszych zawodników na świecie. Jest Krawczyk bardzo pewna siebie. Dobry plan z tym kopnięciem, tym bardziej, że niespecjalnie blokuje te low kicki Monika Porażyńska. Już zaczyna odczuwać coraz bardziej ten prawy low Patrycji Krawczyk. I teraz szansa na Wrocławianki, to wszystko okończyło się low kickiem. Bardzo dobre połączenie także z kolanem i bezwstydnie Patrycja Krawczyk uzyskuje w tej walce przewagę. Konsekwentnie ten low kick powinien robić tutaj robotę. Chociaż teraz prawy, bardzo głęboko. Tak jest. Jeżeli tak jest. Tak, Monika Porażyńska próbuje przechwytywać niskie kopnięcie, to wiemy, że raczej już z tego nic nie będzie. Może jeszcze nie w tej rundzie, ale to ból jest wręcz potworny. Za chwilę noga przestanie działać. 40 sekund nadziei, aby przetrwać, ale przetrwać to jedno, za chwilkę trzeba wyjść do drugiej rundy, a z tak okopaną, tak bolącą nogą będzie to niezwykle trudne. Krawczyk blisko zwycięstwa. Liczenie numer 2 w tej rundzie. Za chwilę już sędzia Macieje Pajter. Teraz jeszcze rozrywa. Porażyńska mówi to ludzi w swoim narożniku, że za chwilę nie będzie w stanie w ogóle kontynuować tej walki. 10 ostatnich sekund. Nawet jeżeli dotrwa do końca Monika Porażyńska, ja nie sądzę, że wyjdzie do drugiej rundy. Ta minutowa przerwa będzie dla niej potwornym sprawdzianem akceptacji bólu. A tym bardziej, że niespecjalnie chyba Monika Porażyńska ma ochotę walczyć cały czas z grymasem bólu. Informuje swoich sekundantów, że jest tam jakiś uraz, że jest kontuzja, ale musi być po tak mocnych, niskich kopnięciach ze strony Patrycji Krawczyk. Nie będzie walki w drugiej rundzie. Mimo, że oglądamy tabliczkę z napisem 2 do Monika Porażyńska już do tego starcia nie wyjdzie. A zatem Patrycja Krawczyk wygrywa. Ależ mocna, ależ silna. Od początku bardzo dobrze zrealizowany plan nakreślony przez tego pana, jednego z największych, najlepszych polskich kickbokserów, Rafała Petertila. Niskie kopnięcie, K1, robi robotę. A my zawsze powtarzamy, że mamy ogromny szacunek do zawodników, którzy wygrywają właśnie dzięki niskim kopnięciom, bo to jest broń straszna. Szybciutko kończą nam się dzisiejsze pojedynki. Kadasie Rychlik, druga runda. Golonkiewicz, Krew, runda pierwsza. Tutaj również pomiędzy rundami. Walkę pani przez poddanie po pierwszej rundzie wygrywa Patrycja Krawczyk! Ależ mocny jest ten polski kobiecy kickboxing. Zgadza się. Patrycja Krawczyk, czwarte zawodowe zwycięstwo. Czekamy na kolejne walki, ale ma dopiero 22 lata.
Patrycja Krawczyk, jej narożnik na czele z trenerem Rafałem Waleczne, serce Peter Hillem. A my oczywiście zapraszamy do odwiedzenia naszego Facebooka, oficjalnego profilu Federacji Fight Exclusive Night. Tam najnowsze informacje związane z Federacją Fight Card, a także plany na przyszłość. Gorąco zapraszamy. Ta chwila wielkiego szczęścia i wielkiej radości Patrycji Krawczyk. I to właśnie zdecydowało. Potwornie mocne, niskie kopnięcia. Tuż nad kolano. Tam, gdzie boli najbardziej. To wszystko z taką agresją, z pełną mocą. Nie na punkty, na urwanie nogi. I konsekwencja godna podziwu daje zwycięstwo w starciu z Moniką Porażyńską. Tak jakby pozazdrościły zawodniczki K1 zawodnikom MMA, że oni kończą przed czasem. Dlaczego one nie mają tego zrobić? A zatem Patrycja Krawczyk wygrywa pierwszą walkę K1 podczas tej gali.